Okej, już wróciłem. O, tu możemy sobie do jakiegoś domku wbić, może coś ukradniemy. Jak będzie się dało w sumie. O, kusza. Pewnie na sprzedaż pójdzie u mnie. If your finger isn't long enough, use a small, fine pair of tongs. It will let you reach the object of your desire more easily. Only skilled blacksmiths can make them. I knew one on Tyrannus. Gordon, he was called. I'll remember that. Aha, szczypce chwytające. Okej. Czyli tarańc. Jak mnie mam. Tu nie ma kuferka żadnego, szkoda. Dobra, szukamy dalej. Może coś się jeszcze znajdzie w naszym otoczeniu. Co to za grubas? Oi, watch where you're treading. Grozisz mi? Why should I? Why do you think? It's dangerous here. I'll tread where I please. Go ahead, if you want to end up as dog food. The bird at the harbor, Scarlet, got it too. And Donovan's not come down from his room in a while either. There was nothing we could do. Bad conscience because of Scarlet. Yeah. And why? Was responsible for her. The guy is very taciturn. Are you waiting here for something? Aye. And what would that be? The right moment. Get to the point. Only if you finally shut up. There are a few beasts in Blood Oath Square. They need a kicking. The beasts in Blood Oath Square have had it. About time. Good. Here for your effort. No, w sumie dobrze. Dzięki. Raczej ja może tego żula okradnę. Bastard! O, luju. To jednak nie, to był fatalny pomysł. To jednak może wczytamy. O, tu kolejny jakiś zdechły człek. O, kryształ i 10 sztuk złota. Zawsze coś. Dobra, szukamy dalej cudów. Ty, tu da się wspiąć. O, fajnie. Interesująco, szczerze mówiąc. Czekaj, wskoczymy tu potem. Teraz chciałbym zajrzeć jeszcze tutaj, dokładnie. No jak tu już nic nie będzie, to w sumie można tam się wskoczyć. O, tam jakaś lacha jest. Kuźnie. No nie jesteśmy kowalami. O, i tu byśmy dali radę otworzyć kuferek. Mamy wytrychy. Oluju, o kurde. Oj, 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 to mamy problem. Oż, kurde. Ty, otworzyłem, ale w ogóle takie gębę otwartą trzymam i takie what the fuck, co ja robię? LOL. Ale nie, powiem wam, nawet fajnie. Sztylet do rzucania, pochodnia, ruda żelaza i surowa stal. O, to się przyda, jak będziemy kiedyś wykuwać broń. Ale ja takie naprawdę what the fuck. Ale powiem wam fajnie. Fajnie wygląda ten system otwierania kufrów. Nie jest źle, powiem wam. Mogło być zawsze gorzej i tragicznie. Ale jakoś się udało. Tu do kobitki byśmy jeszcze podeszli, ale jeszcze wejdę tu do domu z chęcią. O ile mi ktoś uwagi najpierw nie zwróci na to. Ale nie. A, to jakaś karczma, widzę. Typowa. Nie ty. Well, bad times, aren't they? And you have nothing better to do than hang around in a tavern.
You sound grim. Dziękuję. Sounds like something is weighing on your mind. I'm not well at the moment. No hard feelings. That's true for many of us. What's the situation on the west coast of Antigua? It's overrun by the shadows. I'm glad I was in town when it all kicked off. The earth shook and there were deafening sounds. It was fucking terrible. Have you got any wise advice for me? There are outsiders on Antigua. Demon hunters and followers of magic. Maybe you should listen to what they have to say. I think they might be useful to us. If anyone can help you, it's the mages. Pirates who drink? Perish the thought. Yeah, keep laughing. I'm sure they'll appreciate that around here. Hey, you old swashbuckler. Well, fancy seeing you again. The place is going to rat shit and you're still gallivanting around. By the way, Alvarez wants to talk to you. Yeah, I already spoke to him. Why don't you tell me what's been going on in the tavern instead? You know, a few loitering louts here, a few drunken pigs there. Same old, same old. Oh, yeah? Of course it fucking isn't. Take a look outside, you dimwit. That almost sounds comforting. How long has it been since your last bar fight? Hey, keep your fist down. Don't think about it. Drunken idiots aside, we need to stick together in times like these. Here, it's on the house. Better a red nose than a black eye, I always say. No, dziękuję. Dziękuję. You got something to drink for me? Sure. You know how it works. If you pay, you get whatever you want. What's new? Hey, this is Antigua. There's always something new. What do you want to know? What's the situation like inland? Word has it that it's bad. There are rumors of strange black earth that keeps spreading. I don't know if it's true, but I ain't been there since the shadows arrived. O, ekspat jestem, jak miło. How did you fare when the minions attacked? I was lucky. The tavern provides good protection. It won't hold forever, but we'll give them a run for their gold. But the others weren't so lucky. I haven't heard from Flynn, but hopefully he's safe in the warehouse. And as for Emmer, the Eastern Shore was the first to be overrun. I'd go check up on her, but it's too dangerous. O, jakiś quest. Flynn's doing fine. Glad to hear that. Guess he avoided the creatures. Unfortunately not. Running away was no longer an option for him. What? He didn't eat his legs, did they? No, he still got them. He was trapped in some kind of magical barrier. You worried me. Wow. You don't have any magic crystals by any chance? Magic? Nah, but you could check the warehouse. Or ask Alvarez. Thanks. Can you teach me something? We'll see. Targowanie się. W sumie można. Show me how to negotiate a better deal when trading. Alright. Let's see what you've got. So what'll it be? Ta, o, jaka bieda jest. 56 sztuk złota. O Boże. Takiej biedy to jeszcze nie mieliśmy w sumie. Przepis na tani bimber. No kurde. No cukier nam wystarczy na bimber. No zajebiście. No to fajnie, fajnie. Kurde. To kiepsko, szczerze mówiąc. Oj. No to mamy pecha. I to jeszcze jakiego pecha? Co on tu ma jeszcze? Krwawą mer. Och, kurde. Tak u nas skromnie jest. Ze złotem. Kiepsko. Zobaczymy, co oni mają do powiedzenia. Aha. Chuj biednie jest u mnie. Ja mam tylko tyle sztuk złota, no to jest ciężko. A jak na górę pójdziemy, zobaczymy, co tu mamy.
You're not thinking of stealing anything here, are you? Dobra, gnoju, zamknij się. Get lost. Dobra, idę stąd. Już. Go on, beat it. Ja pierdolę. Nie można to nic porobić. Dobra, idziemy, no. Co ja będę się z nimi bił? Dobra. Tu była jakaś kobieta. Nie, tu jeszcze jest... To też jest facet, co w sumie może. That's not very nice. Kurz. Hey, you. Oh, don't frighten me like that. And who might you be? I'm Pencil. So I noticed. No. Afraid of thugs? Too right. I don't dare to set a foot in front of my door anymore. I should actually be at the forge. Are you a smith? Not quite. I'm just the apprentice, but my master is away traveling, and I'm still learning. Mm-hmm. Why aren't you down by the forge? I'm not crazy. There are these disgusting creatures down there. Where your family? No, I'm talking about these shadow creatures. They killed Donovan, the gunsmith. I'm not moving an inch until they're gone. Mm. Back to the forge. The creatures are dead. Are you sure? Yes. Never mind. Take my best work. You earned it. Now that's what I call a reward. An oversized toothpick. Dzięki, naprawdę. Your reward must be some sort of joke. What? Why? That thing is just as useless as you are. I'll tell Grace. You'd better tell me what I want to hear, or else. All right. Take this gold. I wanted to use it to buy some milk. But I guess I can do without for a bit. Dzięki. Też jestem biedny. Też muszę mieć na jedzenie i picie. Now that those creatures are gone, are you gonna get back to work? You should see Grace about that. I'm not that good at adding up. Tell me, what are you good at exactly? You're really mean. Dziękuję. To jest mój zawód jako pirat. Blacksmithing is hard, is it? Too right. I'm standing in for Uncle Wilson. He's a real master blacksmith. But when he gets back from Calidor, the monsters won't dare come here. I'm practicing my metalwork while he's away. I haven't made much progress though. Why am I not surprised? Can you teach me how to be a smith? I can show you how to forge blades, but they might snap after a hefty whack. Right. Or nails? Would you like to know how to forge a nail? No. Boże. Gwoździe chce mi mnie nauczyć robić, idiota. Na kim i gwoździe? Chyba mu, żebym mu przybił do stóp. I have no meat to roast. No właśnie, nie ma żadnego. Stop right there, you fiend! Hold it, I'm not gonna hurt you. Ugh, I knew it, you're one of those horrible minions. Why are you loitering? Yes, I do indeed run this forge, and no, I do not provide any other services. Not even when times are tough. What the fuck are you talking about? All you men think alike. Nobody believes I can run the forge on my own. And? Are they right? Since that good-for-nothing Wilson abandoned me, everything has ground to a halt. Our port is being overrun and nobody's coming to our aid. And now I have to look after this apprentice, Pencil. It's just too much for me. Why did Wilson leave? That's something I'd like to know. How could he prioritize something over me? Piss off. Go to Calidor and join the demon hunters. Wilson's your husband? Yes, he's the blacksmith here. Me and the blacksmith. Well, you never know where you'll find love. Hey, you're a seaman, aren't you? Could you give my husband a message? It's so hard to find a suitable messenger for such personal messages these days. I'd really like to know how my Wilson is doing.
About Wilson. What do I get if I deliver your message? How about a little kiss? I'd rather not. You don't know what you're missing. Just 200 gold, then. So, where on Kalidor is Wilson? I think you'd be best advised to look for him at a forge. He could be there. I'd never have guessed. Dobra, dawaj. Give me the message. I'll take it to Wilson. But don't crumple it up. Oh, and I won't eat it either. Now give it to me. Here it is. Have a good trip. No, dziękuję. Got anything to sell? Yes, but only when Pansel is back in the forge. And he can't get back while those damn creatures are around. Pansel is working again. Glad to hear it. You can take a look at my wares now, if you like. Show me your goods. Co ty tu masz? Ładna dupa. Sprawdzimy. Z tyłu nawet nie pokażę dupy. Szkoda. W dupie to mam jakiś floret. Baciewia tu masz. O, buat. Uhuhu. Plus 5 do broni siecznej, ale my nie mamy w ogóle złota. My tu jesteśmy tacy biedni. Kurde. Ja to w ogóle na sprzedaż. O, kusza za 300. Tak, na sprzedaż. Czekaj, najpierw tak. Jeszcze raz. Buat. O. No, taki buat by się przydał. Kordela. Spatrzymy tutaj jeszcze na inne bronie. Kusza. O, to ci kuszy nie będę brał. Bo i tak z kuszy nigdy nie będę nawalał. Tak przynajmniej myślę. A weźmy ten bułat, szczerze mówiąc. Ale jeszcze zanim tak zejdziemy z tematu, to jeszcze ci coś może sprzedam. Zobaczymy. Tylko najpierw daj mi się zastanowić, co by coś się przydało na sprzedaż. O, ten kolczyk żeglarza, wiesz, czy szczerze mówiąc sprzedało. To jest w ogóle dziadostwo. Co jeszcze? Tak patrzę i patrzę, na razie nic takiego nie widzę. Tą stal to jeszcze zostawimy na kiedy indziej. Te wytrychy się nam przydadzą niezmiernie. Widelce, nakinam widelce. Takie gówna. Dobra. No na razie jest biednie z naszymi monetami. Ale jakoś trzeba to przetrwać, nie? O, co tu jeszcze masz? Nie, dobra, wyjdźmy stąd. Mamy przynajmniej ten bułat. Ten bułat jest tutaj. No i mamy fajną broń już. O, ciężkim ostrzu. Czekaj, jak to wygląda w ogóle? Czekaj, weź tutaj. Fajny mieczyk. No. Nawet nieźle wygląda, szczerze mówiąc. To chyba nawet dobrze zrobiliśmy. Teraz ci tylko mogę sprzedać jeszcze ten kamienny toporek za takie gówniane monety. Okej, i w sumie to wszystko. Tak, dobito targu, mamy 200. No musimy jakoś się trzymać się z monetami, bo na razie jest kiepsciusieńko. Kobitka nie podejdzie? Nie podejdzie, można kraść. Co do łapy wpadnie. Dziennik Grace. Ciekawe, co w niej jest zawarte. A, poczytamy. Aha. Ciekawe. Jakby mnie to interesowało. A tego to chyba nie powinniśmy jeszcze otwierać. Chociaż możemy sprawdzić. Zrobimy sobie save'a. Intricate lock. Skomplikowany zamek. Better behave while you're here.
Zamknij się. Czekaj, nie ma już tu czego szukać? Daj mi jabłuszka wyjąć, ok? Weź ty kurwa się stąd do... Mam tu obrońcę, więc pysk. O luju. Chuj, od tyłu ją bierzemy. 2-1, kobieto. Dobrze i tak. Dobra, idziemy stąd. Kobietę pobiliśmy. Wiem, trochę głupie. Nierozsądne tak właściwie. Ale coś trzeba było zrobić w sumie, nie? Dobra, ona niech sobie tu leży. Nic tu się nie działo. Kobieta tylko dostała urazu. Tylko nie wiem jakiego urazu, teraz muszę kombinować, tłumaczyć się. Jakiego by mogła niby tu urazu dostać. Ale ona nie była aż taka sklepana. Fajnie, że wino jest z zapasem żywności, no nie ma co. Co tu jeszcze macie? Pierdoły. Fajeczka. A coś tu macie jeszcze dobrego. O, strzelba piracka. To w sumie mamy już nieco zarobionych pieniędzy. A strzelba piracka. Potem pójdzie na sprzedaż. Coś tu jeszcze? Ło! O kurde, ale już mu upadł lekko. Czekaj. Beat it. Beat it. Oj, to chyba jednak niedobrze zrobiliśmy. Jednak chyba wrócimy do tego punktu. No to było chyba właściwie niewłaściwym wyborem. O, i teraz dobrze. Dobra, zamknij się. Nie skończyłem jeszcze swojej roboty, a ty pierdolisz 3x3. Nie skończyłem lutowania. Czyli tu wineczko. Dobra. Fajnie, nie chcę iść spać. Oluju. Oluju. Oż w dupę. A! No i coś ty zrobił? Ty jaki idiota. Dobra. Nie, no przez przypadek się położyłem do łóżka i nagle takie what the fuck. Co się dzieje? Kuźwa. O kur... O luju. Dobra, starczy już. Oh, my head. Another fucking nightmare. It's getting worse. I can practically smell the underworld. O ja pierdolę. O ja wale. Someone there. To już mamy noc? Czy jak? Ja pierdzielę. No zajebiście. No nie ma co. Mamy noc. Chuj, kurde no. Nie tak to miało wyglądać. Ale sobie jebać. Dobra, idziemy dalej, bo za długo będę tu siedział, a nic nie zrobię takiego przydatnego. Wybijmy jeszcze te ostatnie ogary piekielne. Tylko jeszcze sprawdźmy te miejsca. Jakoś ciemno mi jest. Najlepiej będzie, jakbym sobie pochodnie zapalił. Dobrze. Tu nic. Wszystko sprawdzimy. Każdy zakątek. No, to jakiś zwykły pirat. Luju, przecież nie będę skakał. Na co mi? Kurde. Kolejny jakiś pofakany sen. O kij tu chodzi z tym demonem. No dobra, w dupie to mam. Nie chcę się zastraszać bardziej. Dobra.
I kolejne ogary. I nawet ten bułat robi krzywdę. Dobra. Ty luju. Ale boli. Pięknie. O, jak miło. Dobra, teraz zrobimy tak. Aha, to nie, no to nie będziemy wzmacniać. Zgniły grzyb. Aha, mamy questa teraz o takiej nazwie. Ciekawy. Bardzo ciekawy. Czy podnieść tą pochodnię? Bo jak nam, kurde, zniknie to... A drugiej takiej nie mamy przy sobie. A... Kurde, napij się tej wody najpierw. Możeśmy trochę oberwali od tych ogarków. Ale nie było źle. Bułat robi krzywdę i to widać. Więc nikt mi nie mówi, że to jest... Lol. Czekaj, jakbyśmy tego małego Timiego ubili? Sorry! Nie moja papuga! O, jeszcze łódko od niego mamy. No dobra, ale to nie była moja papuga, więc... Chuj z tym, mogłem dotknąć małego Timiego. Tu kolejna małża. Tu jeszcze jedna. Dużo tych małż, trzeba przyznać. No i to się rozciągają te grzyby. Dobra, teraz tak. Co ja chciałem? A tak, małże potwierać. Done. O! I... Perła. O, trafiło nam się na koniec. Dobra, idziemy dalej. Pewnie więcej będzie tych grzybków. Jep. Zbieramy to wszystko. No to one jakby do czegoś doprowadzały. Tu jakieś martwe trupy. Co to? Bystre oko. Okej. Lol. What happened? You were unconscious. The dogs, these ghastly dogs, you must... Dead dogs don't bite. You mean? They've passed away. Oh, thank you. I'd be dead now without your help. Here, take this as a token of my gratitude. You look like you could use something like that. I'm not good enough. Tell me, what happened to you? When I noticed the creatures attacking the town, I tried to hide here at the eastern beach. But there was no way back out. I was trapped. Can't you swim? No, not very well. I would have drowned. Oh. I've accepted my fate. Even now, I feel death approaching me. I don't have much time left. How can I help you? I fear it's too late for me. You're still alive. Yes, but for how much longer? Maybe there's a remedy. I know an old recipe of the Shaganumbi tribe. I don't know if it'll work, but we can try. I have some of the ingredients. The only things I'm missing are moldy bones and rotten mushrooms. Aha, to jeszcze ci grzyby nazbieram i oddam resztę. You know natives of the Shaganumbi? Yes, I obtain most of my goods from them. The voodoo skills of their witches always fascinate me. And the idea of meeting a woman interested in magical processes fascinates me. Thank you very much. Podrywacz. O, w sumie nadaje się do ciebie. And the remedy? A swig of rum is good for you too. I'd rather trust my own methods. Nie wyszło ci. Rotten mushrooms. You call that an ingredient? Voodoo potions are supposed to work, not taste nice. Right. Where can I find these delicacies? Look on the beach, near where the hellhounds attacked me. 7 rotten mushrooms should do the trick. I'll get the ingredients for you. Good. I'll go back to my house. You can find me there. Dobra, to jest 5. I gdzieś jeszcze 2 sztuki. Tu jest 6. Gdzieś 7. Gdzieś ostatni jest. Gdzie jest ostatni grzyb?
Gdzie jest ostatni? Ty, no nie pierdziel. Nie pierdziel mi, że ostatniego grzyba nie ma. Zaraz go znajdę. O, to małża jeszcze. Gdzieś tu jest ten ostatni. A, go znajdę. Tylko się dobrze rozejrzę. Zlokalizuję tego grzyba. Jest. Dobra. Tej, kobitko, chodź tu. Zanim mi uciekniesz. Masz tu. And the remedy? I have the ingredients you wanted. Thank you. I'll start work on the recipe as soon as I get home. Here. This is for you. If you're interested in curiosities, take a look at my wares. Brzydka jesteś. Lepiej pasujesz do tego Horasa niż do mnie. Can you teach me something? Sure. What do you want to know? Tworzenie mikstur. Kurwa, 2000. Jebana. What have you got? See for yourself. Kolczyk kreolski. Piracki wisiorek. Amulet z czaszką, pierścień, moment, co tu masz, żelazny pierścień, wizja astralna, co, na Kimi, okej, okay. Tu widzę, że alchemia w cholerę woli, fajnie, nef. O kurde, drogi trochę. Przepisy tu masz jakieś. Nie, dobra. Jeśli my mamy coś do sprzedania, to ci możemy coś oddać w sumie, ale na razie nie widzę nic poza tą perłą. Coś jeszcze sprawdzę, czy mamy takiego fajnego na sprzedaż. Dobra, myślę, że to wszystko. Jak na razie. Bym chciał już skończyć odcinek. Pierścień z kryształem. No to w sumie można sprzedać, bo mi się nie przyda. A, czekaj, dobijmy targu. No i dobra, tu może skończymy już odcinek. To będzie już bodajże 14, tak? Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!